No, przede wszystkim dla drużyny jest to najważniejsze, bo przez dosyć długi okres byliśmy bez zawodniczek, które były na mistrzostwach Europy i dla nas jest to praktycznie ostatnie przetarcie przed ligą w pełnym składzie. Nie będziemy już grali żadnego meczu w późniejszym okresie, więc chciałbym, żeby w tym meczu już zagrać mniej więcej takim pomysłem, jaki mamy na ligę, przynajmniej na początek tej ligi, bo wiadomo, że to wszystko może ulec zmianie. No i mam nadzieję, że zagramy dobry pojedynek i z Chemikiem Police zrobimy fajne widowisko tutaj dla kibiców, ale przede wszystkim, że dziewczyny będą miały okazję na przetestowanie kilku rzeczy, które robiliśmy, notabene tylko i wyłącznie przez 2 dni. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest ta drużyna, z tego względu, że tak jak powiedziałem, od 2 dni jesteśmy dopiero w pełnej ekipie, a to musi się wszystko przetrawić, przegryźć, dziewczyny muszą poprzebywać w swoim gronie. My musimy też zobaczyć, jak one reagują wzajemnie na siebie, na nasze pomysły też, które mamy na ten zespół, bo tak jak mówimy, no, mimo wszystko ten zespół zmienił się. Jego oblicze też będzie nieco inne. Trzon, możemy powiedzieć, że zespołu został, ale odeszły też siatkarki, które były doświadczone, które miały swoje duże znaczenie w tym zespole, ale myślę, że te zawodniczki, które przyszły, fajnie się wkomponują w ten zespół i przede wszystkim też jeśli chodzi o jakość sportową, tą, którą już mają, tą, którą przychodzą do nas, to też bardzo dużo wniosą. A co do oczekiwań, w tamtym roku było tak, że nie robiliśmy długofalowych oczekiwań, długofalowych planów. Przez większą część sezonu powtarzaliśmy, z kim byśmy nie grali, że każdy następny mecz jest najważniejszy, żeby się na nim skupić i tymi małymi krokami jakby dochodziliśmy do późniejszych efektów. Mam nadzieję, że w tym roku temu zespołowi podobna zasada również się spodoba i też sprawdzi się, bo takie podejście cały czas jakby prowokowało do pracy, do poprawiania swoich jakości i tyle. Na pewno, jak będzie jutro, nie mam pojęcia. No, tak jak powiedziałem na samym początku, chciałbym, żebyśmy zostawili trochę już od samego początku serca, trochę potu na parkiecie, żeby przez cały czas trwania tego meczu, bez względu na wynik końcowy, zacząć od tej mocnej motywacji, zaangażowania i przede wszystkim walki, która nas cechowała w tamtym roku, bo w wielu sytuacjach mieliśmy już nóż na gardle i to w kluczowych momentach, też dosyć ważnych spotkań. Możemy przypomnieć Puchar Polski z Impelem Wrocław, czy też z tym samym zespołem mecz o awans do finału, ale też kilka meczów z przeciwnikami z niższych pozycji w tabeli, gdzie też już mogliśmy tracić punkty, a do samego końca walczyliśmy, więc wydaje mi się, że to będzie kluczowe, a ciężko jest powiedzieć, jak będzie jutrzejszy mecz wyglądał. Na pewno Chemik jako zespół, jako drużyna, mimo zmian na przestrzeni lat, bo one też następowały, no, potrafił cały czas zachować wysoki poziom i no, udowadniał to z roku na rok, praktycznie wygrywając wszystko na krajowym podwórku. No, chciałbym bardzo i życzyłbym przede wszystkim drużynie tego, żebyśmy jeszcze częściej byli w stanie ich ugryźć w tym sezonie. Ale tak jak mówię, to pokaże już sezon, to pokażą mecze bezpośrednio między tymi drużynami.